spotkaliśmy się dzisiaj na wspaniałej uroczystości. Uroczystości, jaką jest podsumowaniem sezonu lotowego hodowców gołębia pocztowego oddziału Beskid Sądecki. No, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogłem w dniu dzisiejszym uczestniczyć i reprezentować samorząd miasta Grybowa wraz z panem przewodniczącym Rady Miejskiej w Grybowie, panem Józefem Górą. Co roku spotykamy się na takiej uroczystości. Jest to doskonała okazja, aby przede wszystkim wręczyć wyróżnienia, wręczyć puchary, wręczyć medale oraz przede wszystkim złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania za godne reprezentowanie poszczególnych miast, poszczególnych gmin. Tak jest również i w dniu dzisiejszym, bo pragnę zauważyć, że w oddziale Beskid Sądecki bardzo mocną grupą, sekcją jest sekcja właśnie miasta Grybów, gdzie w dniu dzisiejszym wielu hodowców właśnie z sekcji Grybów zdobyło ogromne wyróżnienia. Jest to doskonała promocja naszego miasta i mam nadzieję, że w roku następnym będą również dobre wyniki, z czego z całego serca przede wszystkim hodowcom, a w szczególności hodowcom miasta Grybowa serdecznie życzę i gratuluję dotychczasowych wyników. Celem dzisiejszego spotkania było podsumowanie sezonu lotów gołębi w 2017 roku, uhonorowanie zwycięzców, mistrzów, no i oczywiście dobra zabawa dla hodowców, żeby się mogli zabawić, zintegrować i to, co jest jakby solą naszego sportu, czyli puchary, dyplomy, nagrody. Sezon ogólny w tym roku był dla naszego oddziału bardzo, ale to bardzo udany. Trafił się nam katastrofalny lot, co prawda, ale był to lot okręgowy, no trudno, zdarza się i tak. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki naszego oddziału, to nawet na arenie ogólnopolskiej możemy być dumni, bo prawdopodobnie nieoficjalnie mamy wicemistrza Polski w kategorii B. Są to hodowcy Olek, Damian i Dariusz, którzy już któryś rok z kolei, w tamtym roku byli mistrzami Polski w lotach gołębi młodych, mieli gołębia na olimpiadzie w Brukseli, także można powiedzieć polska, a nawet już światowa czołówka. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania naszego oddziału bez współpracy, pomocy samorządów i to okolicznych samorządów, bo trzeba powiedzieć, że nasz oddział ma taką specyfikę, że jesteśmy na styku samorządów bobowskiego, grybowskiego, gminy Grybowa, miasta Grybów, gminy Korzenna i nie jest to naprawdę słodzenie, cukrowanie, współpraca. Życzyłbym każdemu takiej współpracy, jak my mamy z samorządami. No i oczywiście należy tu wspomnieć także o panu senatorze Stanisławie Kogucie, który za każdym razem uświetnia nasze uroczystości, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy bardzo wdzięczni burmistrzom, panu burmistrzowi Grybowa, panu Pawłowi Fydzie. Zawsze o nas pamięta, pamięta o sekcji, pamięta o oddziale, również panu wójtowi z Korzennej, Leszkowi Skowronowi, panu burmistrzowi Wacławie Ligenzie z Bobowej, jak i również wójtowi gminy Grybów, panu Krokowi Piotrowi. Jestem dumny przede wszystkim nie ze swojej pracy, tylko z tego, że mam ludzi, którzy potrafią zorganizować, potrafią pomóc, bardzo dobrze się nam współpracuje. Mimo że rywalizujemy między sobą, bo jest to zdrowa rywalizacja sportowa, a kiedy trzeba, zakasamy rękawy, bierzemy się do pracy. Serdecznie chciałem im z tego miejsca całemu zarządowi i wszystkim sekcjom podziękować. Bardzo mocnej sekcji Dużej Grybów, nowej sekcji, która do nas doszła, Łęka, macierzystej sekcji tego naszego oddziału Beskid Sądecki, czyli sekcji Wojnarowa, bo od tego się wszystko zaczęło, sekcji Bobowa, no i mojej osobistej sekcji Kruźlowa. W tym roku jest planowana wystawa gołębi pocztowych okręgu Nowy Sącz. Będzie w Lubniu. Przez ostatnie dwa lata organizowaliśmy my jako oddział Beskid Sądecki te wystawy okręgowe. Natomiast no, w okręgu jest 16 oddziałów i jeżeli tylko ktoś inny chce organizować, my zawsze gotowo i zgłaszamy i jesteśmy zadowoleni, ale też trzeba dać innym się pokazać, wykazać. Też są bardzo dobrzy w okręgu sądeckim hodowcy, którzy też mieli mistrza Polski, też fajnie, żeby się zaprezentowali, pokazali. Na naszej hodowli sezon 2017 nie był sezonem łatwym, jak pewno dla wszystkich hodowców. Rano obloty, treningi, czyli treningi wiadome, karmienie w sezonie lotowym, karmienia, sprzątania gołębników, no i wieczorem znowu to samo. Kiedyś już 20 lat temu chowałem gołębie, ale to zawsze była delegacja, jakaś tam wyjazdy, jakieś takie rzeczy, że nie było czasu, no i tam 5 lat temu powróciliśmy z powrotem do tych gołębi. Wszystkie mistrzostwa są ważne, no na pewno
przyczyniło się to, że nie zgubiliśmy gołębi jako oddział. Mieliśmy dość udane loty w tym roku. Z jednego lotu się cofnęliśmy, nie mieliśmy jakichś większych strat. Myślę, że to też w pewnym sensie pomogło nam w tym. Największy sukces no to chyba w kategorii B i GMP.